Jeśli korki, to tepy.pl. Jeśli tepy.pl, to znaki. Paula! Będzie na materiale! To była Ola z Nike. Z Nike, bo Nike zaprosiła nas na premierę nowych Mercuriali. Czy premiera nowych Mercuriali tam same piękne rzeczy? Jak zresztą widać. Generację Mercuriali widzieliśmy na przeciekach już bardzo dawno. Były pewne rzeczy, które od początku zauważyliśmy i które tak naprawdę aż do dnia dzisiejszego czekałem, żeby zweryfikować. Tak naprawdę wiadomo, że coś się widzi, ale nie do końca widać, czy to aby prawda, więc nareszcie mogę dotknąć, nareszcie mogę zobaczyć. Czy na przykład ta podeszwa wśród stopy faktycznie jest taka węższa? Czy tutaj te buty faktycznie są takie niższe? No i oczywiście nie tylko model Superfly, bo mamy tu też Vapory i nowy model Halówki. Zaczniemy sobie od Superfly oczywiście, no bo to jest ten model najwyższy, który wszystkich najbardziej interesuje. Powiem wam tak, jest dużo rzeczy, które potwierdzają się zgodnie z założeniami, które gdzieś tam padały na początku, ale co bardzo ciekawe, jest dużo rzeczy, które już zakładając te buty zauważyłem jako zupełną nowość. Teoretycznie one są bardzo podobne do poprzedniej generacji, ale po założeniu każdy z was, kiedy pójdzie do sklepu albo najlepiej sobie je kupi, to zobaczycie, że wrażenie jest naprawdę znacznie inne niż w czwórkach. I co najlepsze, wiecie, że ja zawsze wspominałem, że najlepszymi generacjami Mercuriali są ta, gdzie były Vapor 1 i Vapor 2, bo te buty najcieplej wspominam i według mnie one są bardzo bliskie tego mojego pierwowzoru kochanego. Od producenta dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Zmieniła się cholewka. Nie chodzi tutaj tylko o karbowanie, ale o tym opowiemy wam już w naszym wstępie do recenzji, bo to będzie znacznie lepsze środowisko, żeby wytłumaczyć, na czym właśnie polega różnica. Jest jeszcze kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Zmieniono trochę kołnierz, jego usztywnienie nie jest zakończone już tak wysoko, a znajduje się trochę niżej, żeby wykluczyć ewentualne problemy z obcieraniem, które we wcześniej generacji czasem się zdarzą. Bardzo ciekawą kwestią jest również podeszwa. Wytłumaczono nam dokładnie, jak w tej chwili jest zrobiona. Różnica polega na tym nie tylko, że nie jest już z włókna węglowego, ale przede wszystkim jest niesamowicie cienka. Do tego stopnia, że trzeba było zmienić proces produkcji. Normalnie wygląda to tak, że w formę, z której wylewana jest taka plastikowa podeszwa, czy też z innego tworzywa, bo nie wiemy do końca co to jest, to tworzywo wstrzykiwane jest od boku. Podeszwa Superfly 5 jest tak cienka, że nie szło po prostu tego zrobić w ten sposób, bo takiej małej przestrzeni nie dałoby się tak wypełnić. A więc wpierw wylewano tworzywo, z którego jest stworzona na jakąś formę i dopiero później przykrywano ją od góry. Czy rzeczywiście jest taka cienka? Zobaczymy w testach. Bardzo ciekawe, jak to się sprawdzi na boisku. Modelem, który was na pewno interesuje, są też Vapory, bo wiadomo, nie każdego na Superfly stać. Zawsze problemem z Vaporem było to, szczególnie kiedy wiedzieliśmy, że pojawi się Superfly, o czym też mówiłem w ostatnim artykule o historii całej linii, że nie wiadomo, czy te Vapory będą dobre, czy nie, bo czasem się decydowano na to, że Superfly jest taki super, że te Vapory nikogo nie będą interesowały i to okazało się błędne. Nike oczywiście o tym nie zapomniało i Vapor 10 powiedziałbym, że jest na takim samym poziomie Vapor 11, że jest na takim samym poziomie jak i poprzedni model. Nie chodzi tutaj oczywiście o to, że jak według mnie one się tak samo spisują na boisku, bo jeszcze nie mam tego prawa wiedzieć, ale o to, że nie ma tutaj oczywiście absolutnie mowy o żadnym zubożeniu. Mamy ogólnie według kształtu taki sam produkt, jaki mieliśmy i wcześniej, ale również mamy tutaj te nowości typu zwężona podeszwa, nowy typ cholewki, taki karbowany i tych jeszcze nie miałem na nodze, więc do tego tym bardziej wrócimy w innych materiałach.
Wiadomo, że seria to nie tylko te najdroższe buty, a poza najdroższymi mamy też halówki i turfy. Od 2 lat wstecz, czyli od generacji poprzedzającej te Mercuriale, stało się to wyjątkowo ciekawe, dlatego że Nike wypuściło tak zwaną serię Nike Football X, czyli tą kolejną półkę premium, również w halówkach i turfach. I oczywiście wraz z nowymi Superfly i Vaporami dostaliśmy zupełnie nową generację tychże butów. Widzieliśmy je w przeciekach z tej strony i szczerze powiedziawszy, na żywo wyglądają one zupełnie inaczej niż to się zapowiadało. Ciekaw jestem, czy tak samo jak było w przypadku poprzednich butów, gdzie po pierwszej kolorystyce zmieniono nazwę i też trochę zmieniono konstrukcję tego buta, tutaj nie będziemy mieli tego samego i one nie dojdą do tej formy, którą mieliśmy w przeciekach. Chyba Polska strzeliła właśnie gola. Jedną rzecz, którą nie widzieliśmy na przeciekach, a ja tutaj zobaczyłem i o tym wam powiem. Zobaczcie, jak tutaj śródstopy jest skonstruowane. Wiadomo, że to jest ten fragment buta, gdzie najmniej przylega do stopy i najtrudniej jest to wykonać. A tutaj mamy zupełnie nowe rozwiązanie. Do halówek i turfów chyba się to będzie nazywać w tej chwili Superfly Proximo 2. Też jeszcze wrócimy. Nie jest to koniec przygody z nowym serią Mercurial, bo kiedy będę szedł do hotelu, oczywiście wspaniałego, bo jak Nike gdzieś zaprasza, to są same luksusy, nagram coś jeszcze. Do zobaczenia.